słuchajcie, cieszę się ogromnie, że mamy słowo dzisiaj, mamy Pismo Święte dostępne w naszym języku. Mamy dzisiaj prawdopodobnie jeden z najdziwniejszych wydarzeń lub przypadków w Starym Testamencie. To jest historia, która po przeczytaniu po angielsku to brzmi tak. Ha? Czytam ten fragment i myślę sobie, co tu się stało? Czy naprawdę ja przeczytałem to, co przeczytałem? To jest taka historia. Na samym początku będziemy czytali w Ewangelii Jana 3 rozdział. Odkrywając Jezusa w Starym Testamencie, trzeci wykład, mam na samym początku pytanie. Każdy może odpowiedzieć, jeśli zna odpowiedź. Odpowiedź jest warta 10 punktów, a nie 100 punktów. Proszę bardzo, niech wiem. Nehustan. Czy ktoś wie, co to znaczy? Oblubieniec. Minus 100 punktów. Nehusta. No zobaczymy. Zobaczymy pod koniec wykładu. I dlaczego wspominam o tym teraz. Ewangelia Jana 3 rozdział. Czytajmy od 13 wersetu do 15. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I uwaga, jeśli nie masz Biblii Gdańskiej, jeśli masz warszawską lub Brytykę, nie masz następnego zdania, to jest ważne. Nikt nie wstąpi do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, uwaga, który jest w niebie. Jezus Chrystus stojąc na ziemi powiedział, ja jestem w niebie. To jest bardzo ciekawe. Mniejsze o to, to jest wykład na inny czas. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest ten wąż miedziany, o którym Pan Jezus wspominał i powiedział, tak samo jak Mojżesz coś uczynił w Starym Testamencie dawno temu, tak samo Syn Człowieczy musi zostać wywyższony. Więc przeczytajmy tę historię, ponieważ to jest wskazówka dla nas, że tam jest Pan Jezus Chrystus i Jego właśnie szukamy. To jest Księga Liczb, 21 rozdział. Księga Liczb, 21 rozdział. I od 4 wersetu. Drugi raz zrobiłem to samo. Otworzyłem Księgę Kapłańską i zaczynam czytać w głowie. Myślę, to nie jest to. Robiłem to samo po angielsku. 21 rozdział Księga Liczb, to jest strona 193. Potem 4 werset. Potem wyruszyli od góry Chor w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom i lud bardzo się zniechęcił w drodze. Lud zaczął więc mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi, dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu, abyśmy pomarli na tej pustyni? Bo nie ma chleba ani wody, a nasza dusza obrzydziła sobie ten cienki chleb. Pamiętacie, o jakim chlebie oni mówili? Jak miód, tak, to jest manna z nieba, to jest chleb aniołów, tak? Wyobraźcie sobie, nasza dusza obrzydziła sobie ten chleb aniołów. Jak oni śmieli tak powiedzieć? Uwaga, uwaga, jesteśmy narażeni na takie same niebezpieczeństwo. Każdy z nas jest zdolny popełnienie tego samego błędu, więc zanim będziemy ich potępiali i osądzeni, uwaga, czy ktoś kiedykolwiek zadał sobie pytanie, ojejku, czy musimy wieczerze Państwu obchodzić w każdą niedzielę? Nasza dusza obrzydziła sobie ten cienki chleb. Zesłał więc Pan na lud węże jadowite, które go kąsały. I pomarło wiele osób z Izraela. I lud przyszedł do Mojżesza i powiedział, zgrzeszyliśmy przez to, że mówiliśmy przeciw Panu i przeciw Tobie. Módl się do Pana, aby oddalił od nas te węże. I Mojżesz modlił się za lud. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza, wykonaj jadowitego węża i umieść go na drzewcu i stanie się tak, że każdy ukąszony, kiedy spojrzy na niego, będzie żył. Mojżesz wykonał więc węża miedzianego i umieścił go na drzewcu. Gdy wąż kogoś ukąsił, ten spojrzał na węża miedzianego,
pozostawał przy życiu. Czy to nie jest ciekawa historia? Czy ona nie jest dziwna? Czy po przeczytaniu tej historii nie drapi się w głowie myśląc, co tutaj właśnie miało miejsce, prawda? Gdyby ktoś dzisiaj, w naszych czasach, umieścił taką historię na Facebooku, tak, czy na YouTubie, co byś pomyślał? Wariat. Szaleństwo, prawda? Wariat. I dokładnie, ponieważ to jest szalona historia, to jest niesamowicie dziwna historia i dziwne wydarzenie, które ma miejsce. Więc podsumowując tę historię, oni wyszli z Egiptu, szli przez pustynię, nie mieli czym jeść, nie mieli wody, zaczęli narzekać i szemrać przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Uwaga, 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 ostrzeżenie dla każdego z nas. Szemranie, narzekanie bardzo często jest bardzo złe, tak? Ja nie mówię, że nigdy nie możemy i nigdy nie powinniśmy mówić Bogu o tym, co nas męczy, co nas przeszkadza, ale bądźmy bardzo, bardzo czujni i ostrożni, żeby nasz ciężar, nasz trud, nasz ból, nasz smutek nie zamieniło się w szemraniu przeciwko Bogu i przeciwko temu, który Bóg posłał, przeciwko Mojżeszowi. Więc ostrożnie tutaj. I jako konsekwencje tego narzekania, szemrania przeciwko Bogu, Pan Bóg posłał na nich węże, które zaczęły ukąsić lud i ludzie poumierali. Każdy, kto został ukąszony, umarł. I oni bardzo szybko się obudzili ze swego narzekania i zrozumieli, że to, co robili, było złe. Pokutowali i od razu poszli do Mojżesza: Mojżesz, pomódl się za nas. I kolejny przykład w Starym Testamencie, Mojżesz jest przykładem, jest obrazem Jezusa. Nawet tutaj, jak on stawia się za lud. Widzimy to ewidentnie tutaj w tym miejscu. Więc Bóg posłał, dał rozwiązanie i powiedział do Mojżesza: stwórz albo wbuduj węża miedzianego i postaw go na słupku, na drzewie, na drzewcu. I będzie tak, że każda osoba, która tylko patrzy się, która zobaczy tego węża miedzianego, zostanie uzdrowiona. Wspaniały cud. Mojżesz tak uczynił i faktycznie było dokładnie tak, jak Bóg powiedział. Każdy, kto został ukąszony, tak, i zaczął umierać, spojrzał się na tego węża i został uzdrowiony i już nie żył w niebezpieczeństwie. Więc zatrzymujmy miejsce tutaj. Wróćmy proszę do Ewangelii Jana, 3 rozdział i zobaczmy, co Pan Jezus mówi na ten temat. I nie wiem, pytanie do Was. Czy gdybyśmy nie posiadali Ewangelii Jana, tak? Gdyby nie było całej Ewangelii, mielibyśmy tylko Księgę Liczb, tak? Albo Stary Testament. I gdybyś przeczytał tę historię, czy pomyślałbyś, że aha, przecież to jest oczywiste. Bóg poszedł swojego syna, jego syn zostanie wywyższony na drzewie i każdy, kto patrzy się na Syna Bożego, on zostaje zbawiony od swoich grzechów. Chyba nie. Ja szczerze mówiąc nie. Ja nie doszedłem. Pierwszy raz, kiedy przeczytałem tego, nie zrozumiałem. Nie miałem takiej mądrości czy takiej wiedzy, tak? Ale dzięki temu, że Nowy Testament pokazuje nam, że o to chodziło we Starym Testamencie, jest ten moment, jest ten efekt. A więc o to chodziło, prawda? Trochę jak, nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście taki obraz, w którym w środku jest jakiś ukryty obraz. Ja nie wiem, o co chodzi w tych obrazach. Czy trzeba patrzeć się na to trochę dziwnie, czy skupić się na jednym miejscu, ale w pewnym momencie, kiedy gapisz się na ten obraz, widzisz coś, tak? I ty mówisz: o wow, to ma sens. Podobnie jest tutaj. Więc on mówi w 14 wersecie: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Więc kilka rzeczy. Na początku to słowo wywyższony. Mojżesz nie uwielbił tego węża. Mojżesz nie powiedział: czcicie tego węża. Mojżesz nie powiedział: ten wąż miedziany jest inny od wszystkich pozostałych, pomimo tego, że to słowo wywyższony ma takie znaczenie.
tak? Kiedy mówimy o tym, że Pan Jezus jest, został wywyższony albo jest wywyższony przez Ojca, co przez to rozumiemy? No rozumiemy, że On jest Panem, że On jest Królem, że On ma wszelką władzę i tak dalej. Od razu rozumiemy, że słowo wywyższać ma przynajmniej dwa znaczenia. Tak? Ja nie jestem nauczycielem polskiego, nie chodzi o to, żeby dać wam lekcji polskiego, ale to jest powszechna wiedza. Tak? Wiemy, że wywyższać ma przynajmniej dwa różne znaczenia. Jest to bardzo ciekawe, że Mateusz, Marek, Łukasz, Jakub i Piotr, kiedy oni używają to słowo wywyższać, oni zawsze używają go ze znaczeniem uwielbienie, wywyższenie jako pozycja, tak? Jesteś wywyższony w swojej pozycji. Natomiast Jan używa to słowo w swojej Ewangelii 4 razy i za każdym razem używa go w takim znaczeniu. Tak samo jak Mojżesz wywyższył węża, umieścił go na słupku albo na drzewcu, tak samo Syn Człowieczy musi zostać wywyższony. I zobaczmy to bardzo szybko, bo jest tylko cztery przykłady. 8 rozdział i 28 werset. Ósmy rozdział Ewangelii Jana oczywiście. Dlatego Jezus i 28 werset. Dlatego Jezus powiedział do nich, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem, a nie czynię nic sam od siebie, ale mówię to, czego mnie nauczył mój Ojciec. On powiedział do nich, słuchajcie, kiedy Syn Człowieczy zostanie wywyższony przez was, wtedy, w tym momencie zrozumiecie, że ja jestem posłany od Boga. I słuchajcie, przypomnijmy sobie ten moment, kiedy Chrystus został umieszczony na drzewie, na krzyżu Golgoty. Co On powiedział? Boże mój, tak? Tak? I słuchajcie, w pewnym momencie tak, to jest prawda, że On został opuszczony przez swojego Ojca. Ale o co chodziło? Dlaczego Jezus akurat powiedział te słowa? Zastanawiałeś się nad tym? Rozważałeś? Dlaczego te słowa? Akurat te słowa. Kiedy my podajemy, stoimy tutaj za kazalnicą i podajemy, otwórzcie jakiś werset, otwórzcie proszę Ewangelię Jana, 3 rozdział, 16 werset. Żydzi nie mieli... Wielu ludzi nie miało takiego przywileju przez wiele, wiele lat. Nie było wersetów, nie było rozdziałów. Biblia nie była podzielona tak, jak my ją mamy. Tak? Więc kiedy w starych czasach, za czasów Jezusa, kiedy oni odnosili się do jakiegoś fragmentu, oni zacytowali pierwszą część danego psalmu czy danego rozdziału i każdy wiedział, do którego odnośnika dany mówca się odnosił. Na przykład, i podobnie, gdybym dzisiaj powiedział, otwórzcie wasze Biblię do rozdziału miłości. Każdy wie? Oczywiście. Nie martw, możecie wszyscy powiedzieć, tak, rozumiem, nie będzie sprawdzianu, nie przyjmuj się, tak? Tak, oczywiście, Koryntian 13 rozdział, prawda? Rozdział o miłości, tak? I w podobny sposób, kiedy Chrystus powiedział Boże mój, w głowach każdego Żyda, praktykującego Żyda, od razu otwierały się słowa ze psalmu 22, tak? To jest psalm 22, zaczyna się dokładnie w ten sposób. Boże mój, czemu mnie opuściłeś? I słuchajcie, Od razu w tym psalmie mamy te słowa. Szydzą ze mnie. Zaufał Panu, nie go wyzwoli. Psy mnie osaczały, przybili moje ręce i moje nogi. Dzielą między sobą moje szaty i o moją tunikę rzucają losy. To są słowa, które są zawarte w psalmie 52.
I Chrystus powiedział, kiedy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy zrozumiecie, że chodzi o mnie, że ja jestem od Ojca. I Żydzi, którzy stali pod krzyżem, usłyszeli i widzieli i doświadczyli wszystko, co ten psalm przewidział. Zaufał Bogu? Jego ręce zostały przybite, jego nogi? Podzielili swoje szaty? Wow! Oni musieli wiedzieć, że ten psalm odnosi się do tego Chrystusa, ponieważ sam Chrystus powiedział, uwaga, chodzi o psalm 22, nie mówiąc 22. On rozpoczął od Boże mój, Boże mój. Tak samo, kiedy my mówimy, a księga, rozdział o miłości, od razu w naszych myślach zaczynamy myśleć o tym, prawda? Nie nadyma się, nie szuka swego. Od razu my, chrześcijanie, którzy mamy do czynienia z tym rozdziałem, z tym psalmem, z tym słowem, to od razu myślimy o pewnych rzeczach. I Chrystus powiedział, kiedy Syn Człowieczy zostanie wywyższony, wtedy poznacie. Zobaczcie dalej, trzecie w zasadzie, 12 rozdział Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, 12 rozdział i 31 werset. Dwa razy mamy to słowo. Teraz odbywa się, 31 werset mówiłem, tak? Teraz odbywa się sąd tego świata. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz. A ja, jeśli będę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie. A mówił to, uwaga, dając znać, jaką śmiercią miał umrzeć. Kiedy on mówił, że zostanę wywyższony nad ziemię, on nie miał na myśli, jego słuchacze nie zrozumieli, że on będzie panem i królem. On dał znać, w jaki sposób on musiał umrzeć. Ludzie mu odpowiedzieli, dowiedzieliśmy się z prawa, że Chrystus trwa na wieki. Jakże więc ty możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Któż jest ten Syn Człowieczy? Wtedy Jezus powiedział im, jeszcze przez krótki czas jest z wami światłość. Tak? Więc słuchajcie, kiedy Chrystus powiedział, będę wywyższony, oni zrozumieli, oczywiście, zostaniesz zabity, umrzesz, zostaniesz ukrzyżowany. Tak? Więc zobacz dylemat, jaki oni mieli. Ty mówisz, że jesteś Chrystusem, tym obiecanym od Boga, a mówisz o swojej śmierci. Ale my rozumiemy przez Pismo, że Syn Człowieczy, Chrystus, zostaje na wieki. Jak to jest możliwe? I stąd w pierwszym wieku, szczerze mówiąc do IV wieku, Żydzi wierzyli, że kiedy Mesjasz przyjdzie, że będzie ich dwóch. Jeden cierpiący i jeden panujący. Ponieważ dla nich ta cała idea nie miała sensu razem. Oni nie byli w stanie zrozumieć, że to dotyczy jednej osoby. Że Pan Jezus przyjdzie raz, żeby cierpieć i umrzeć, i drugi raz On przyjdzie po to, aby panować. My, czytając Pismo Święte, Nowy Testament, mówimy, przecież to jest oczywiste. Od razu widzę ten obraz. Oczywiście chodzi o śmierć Pana, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa i Jego powtórne przyjście. Tak? Dla Żydów było to bardzo, bardzo skomplikowane. 18 rozdział, 34 werset, 32, on mówi, stało się tak, aby się wypełniły słowa, które powiedział Jezus, dając znać, jaką śmiercią miał umrzeć. Chrystus Jezus nie tylko mówił, że umrze, ale On powiedział dokładnie, konkretnie, konkretnie, w jaki sposób On umrze. On musi zostać umieszczony na drzewcu. Tak samo jak Mojżesz powiedział. Więc to są cztery razy, kiedy Jan apostoł odnosi się do tego, używał to słowo wywyższony, za każdym razem odnosi się do tego, co Mojżesz uczynił. Tak? Umieścił węża miedzianego na słupku i na drzewcu, a potem został pogrzebany. Izajasz, 52 rozdział. Mamy ciekawy przykład tego. Nawet w Starym Testamencie
Izajasz 52. Wszyscy znamy bardzo dobrze 53 rozdział, tak? Odnosimy się do niego bardzo często. Mało z nas wie, że początek tego rozdziału nie jest w tym miejscu, pierwszy werset, ale ten rozdział albo ten fragment pisma zaczyna się nieco wcześniej. W 52 wersecie, 12 werset. Nie widzicie bowiem, przepraszam, 13 werset. Oto się szczęśliwie powiedzie memu słudze. Będzie on wywyższony, wyniesiony i wielce uwielbiony. Tak? Izajasz 52 rozdział, 13 werset. Szczęśliwie powiedzie memu słudze. Będzie on wywyższony, wyniesiony i wielce uwielbiony. I teraz pytanie. W jakim znaczeniu wywyższony? Tak? Bez dalszych wersetów wydawałoby się, że po prostu uznany, będzie wywyższony, dostanie nagrodę, tak? On będzie panował. Natomiast kiedy czytasz od 14 wersetu do końca 53, w jaki sposób wywyższony? Kto uwierzy naszemu świadectwu, zgardzony, odrzucony, wziął na siebie nasze cierpienie, on był zraniony za nasze występki, kara dla naszego pokoju była na nim, my zboczyliśmy na drogę, Pan włożył na niego nieprawość nas wszystkich. Wow, to wszystko trzyma się kupy, on jest wywyższony tak samo, jak Mojżesz wywyższył węża na drzewcu. Więc w tym kontekście wróćmy do Księgi Liczb i zobaczmy porównanie. Jak oni są podobni. Pan Bóg powiedział w 8 wersecie: wykonaj jadowitego węża i umieść go na drzewcu. To, co miał wiszeć na tym drzewie, na drzewcu, był obrazem Sądu Bożego. Było podobne w wyglądzie na to, co było potępione. I Pismo Święte mówi nam w Rzymian 8 rozdziale, poproszę, żeby ktoś przeczytał. Rzymian 8 rozdział, a 3 werset. Czy mógłby ktoś wstać i przeczytać? Rzymian 8 i werset 3. Strona 1213. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, czy było one słabe z powodu ciała, Bóg posławszy swego Syna w podobieństwo grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele. Bóg posłał Syna swego w podobieństwie grzesznego człowieka. Tak, więc kiedy my widzieliśmy Syna Człowieczego, widzieliśmy człowieka grzesznego. Dlatego Żydzi notorycznie mówili, przecież on, wiemy, kim on jest. On jest synem Józefa, on jest synem Marii, jego rodzeństwo mieszkało, że oni znali go. On nie był wyjątkowy w jakikolwiek sposób. On był podobny do tego, co Bóg potępił. Bóg potępił człowieka, Bóg potępił tego węża. Zobacz Filipian, list do Filipian, 2 rozdział. Podobna myśl. List do Filipian, 2 rozdział i 8 werset. Nie, 7 werset. Chciałby ktoś przeczytać? 2:7. Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. Kiedy Chrystus przyszedł, on przyszedł, miał identyczny obraz do grzesznego, potępionego człowieka. Więc pierwszy obraz mamy taki, że ten wąż jest obrazem odzwierciedla to, co Bóg posłał, aby sądzić. Tak samo Chrystus jest obrazem tego. Po drugie, stanie się tak w naszym tekście Księga Liczb, 21 rozdział, 8 werset, stanie się tak, że każdy ukąszony, kiedy spojrzy na niego, spojrzy na tego węża, zostanie uzdrowiony. Tak? To jest
banalnie prosta sprawa. To aż po prostu człowiekowi nie chce się uwierzyć, że w ten sposób człowiek może zostać uzdrowiony. Co? Spojrzenie na coś może mnie uzdrowić? To jest chyba jakiś żart. Ale historia uczy nas, że było dokładnie tak, jak Bóg powiedział. Każdy, kto patrzył się, kto spojrzy się na tego węża, został uzdrowiony. Nieważne, jak daleko. Nie jest napisane, że musiałeś być na kolanach. Nie jest napisane, że musiałeś być 15 metrów, ale nie więcej niż. Po prostu, jeśli zobaczyłeś skądkolwiek, jeśli ty spojrzałeś i widziałeś tego węża miedzianego, ty zostałeś uzdrowiony. I w podobny sposób w Nowym Testamencie, Ewangelia Jana 3:15, aby każdy, kto uwierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uzdrowienie od sądu Bożego, uzdrowienie od potępienia jest dostępne dzięki spojrzeniu wiary w Jezusa Chrystusa. On nie mówi, że musisz być na kolanach, on nie mówi, że musisz płakać, on nie mówi, że musisz się ochrzcić, on nie mówi o tych rzeczach, on mówi, żebyś został uzdrowiony, wyleczony, spojrzeć na Syna Bożego. Musisz wierzyć w Nim, nic więcej. Nic mniej, nic więcej, niczego więcej. To jest ciekawe, to jest ewidentny obraz dla nas, tak? Jest podobne tutaj też, że każdy ukąszony. A nie, ty zbyt bardzo narzekałeś. Twoje narzekanie było przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Ty narzekałeś 10 razy, więc ty odpadasz, tak? Ty zostałeś ukąszony 3 razy. Nieważne, każdy. W Nowym Testamencie Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Widzimy porównanie, widzimy, jak to jest podobne? Okej, więc to jest takie proste, to jest takie oczywiste. Zobaczmy też, że Pan Bóg kazał stworzyć co? Albo wykonać węża miedzianego, tak? I umieści go na drzewcu. Ten wąż nie był diabłem. Tak? Bo nam się kojarzy od razu wąż z diabłem, prawda? I uwaga, jeśli ty masz w swoim domu wychowujesz jakiegoś węża, nie jesteś szatanistą, nie ma żadnego problemu. Wąż nie jest zwierzętem diabła, tak? Jest to po prostu normalne zwierząt w Starym Testamencie. Czytamy niefortunną historię z wężami, ale nie jest to diabeł. Kto posłał tych węży? Bóg posłał, tak? To był posłaniec Boga, to był sąd Boży, tak? Więc to nie było coś od diabła, ale to był posłany od Boga, od samego Boga. Więc to było słowo potępiające lub zbawiające od Boga. I zobaczcie w podobny sposób, proszę, żeby ktoś przeczytał drugi list do Koryntian, 2:16. Ten wąż miedziany miał moc potępić albo zbawić. Ponieważ już zostali ukąszeni, jeśli ktoś zatwardzał swoje serce, powiedział, to jest głupota, to jest bez sensu, to nie ma jakiejkolwiek logiki, nie spojrzy się, on był potępiony. Ale jeśli ktoś powiedział, nie rozumiem, jak to działa, nie rozumiem, jak to może być, ale zrobię tak, jak Bóg powiedział i zaufam mu i spojrzę się, pum, od razu był przekonany. Tak? 2 Koryntian, 2:16. Tak. Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu. Lecz do tego, któż się stał. Tak, to jest ten fragment. Rozumiesz dlaczego? Ponieważ ten wąż jest wonią
życia dla tych, którzy spojrzeli się na Niego. I ten sam wąż jest wolą potępienia i śmierci dla tych, którzy powiedzieli nie, nie spojrzysz. Chrystus Jezus jest dokładnie takim samym obrazem, jest taką samą postacią. Każdy, kto patrzy się na Niego, On jest dla nas miły, On jest, wow, Chrystus zbawił nas. Ale każdy, kto mówi nie, ja w Jezusa, zobaczy jak straszne życie oni mają. Oni są rozgoryczeni, oni są źli, są wściekli. W tym tygodniu miałem krótką rozmowę z pewnym człowiekiem, który mówił: ej, słuchaj człowieku, czy ty przeczytałeś Dawkinsa albo Hitchensa? To są bardzo skrajni ateiści. Oni piszą straszne, wulgarne rzeczy na temat Boga. I powiedziałem tak, ja znam tych autorów, czytałem ich książki i on mówi, no widzisz, ja czytałem też i jestem przekonany, że nie ma Boga, ponieważ oni mają te argumenty. I moja odpowiedź była bardzo prosta. Ja mówię, panie, skoro nie ma Boga, skąd taka nienawiść do Boga, który nie istnieje? To się nie trzyma kupy. Jak możesz mieć nienawiść do rzeczy, której nie istnieje? To jest bez sensu. Ta wściekłość ich musi wynikać z tego, że głęboko w sercu oni wierzą, że Bóg jest, ale nie chcą, żeby On był. Tak? Więc dla jednych Chrystus na krzyżu jest wolą życia, a dla innych upotępienie. I podobna myśl jest w Filipian 1 rozdział 27 i 28. Nie musimy przeczytać. To jest Filipian 1, 27-28. Okej. Okay. W Ewangelii Jana czytamy 3 rozdział i 14 werset. Czytamy krótkie słowo. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak, uwaga, tak musi być wywyższony. Tak musi być. I to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, przepraszam. Chrystus musiał zostać ukrzyżowany. Musiał zawiesić na drzewie. Gdyby Mojżesz nie uczynił tego, oni wszyscy pomarliby, poumieraliby na pustyni jako wynik bezpośredniego sądu Bożego. Nie, chodzi o to, że nie było innej drogi. Nie było innego leczenia. Kiedy oni pomodlili się do Boga i zobaczcie, oni już pokutowali, oni już żałowali, oni mieli zmienne nastawienie, oni byli gotowi pojednać się z Bogiem i to nie wystarczy. Pokuta nie wystarczy. Żal nie wystarczy. Zmiana myśli nie wystarczy. Chęć pojednania się z Bogiem nie wystarczy, aby człowiek został zbawiony. Musi być ofiara. I Bóg dał taką ofiarę. Tak? Nie ma innej. Co mogło wyleczyć tych umierających z ręki Boga Żydów w pustyni? Jakie lekarstwo, które drzewa, które liście mogły uzdrowić chorego od Boga? Żadna liść, żadne leczenie. Chrystus musiał umrzeć. Chrystus powiedział o sobie, ja jestem jedyną drogą, jestem prawdą, jestem życiem. Nikt nie przychodzi do Boga inaczej, jak tylko przeze mnie. To musiało się stać. I na tym krzyżu i na tym drzewcu widzimy kilka rzeczy. Widzimy grzech, tak? Ponieważ po co ten wąż jest? Z powodu grzechu. Widzimy prawo, zapłata za grzech jest śmierć. Widzimy ludzkość, ponieważ to jest symbolizuje, to obrazuje każdego człowieka. Kiedy widzimy Jezusa Chrystusa, On umarł za każdego człowieka. Jednocześnie widzimy Boga, ponieważ Bóg jest wcielony. Widzimy drzewo, poznanie, dobro i zła. Tak? Ponieważ dzięki temu jest życie i dzięki temu, że z powodu tego, że odwraca się, jest zło, jest sąd, jest sprawiedliwość Boga, jednocześnie jest pokój. Widzimy tutaj, że jest przebaczenie, jest sąd, jest łaska i jest gniew, jest odkupienie i jest upadek człowieka. Wszystko w tym jednym obrazie widzimy Jezusa Chrystusa. Więc mam jeszcze jedno podobieństwo. Otwórzmy drugą księgę
Królewskiej. Druga Księga Królewska nie twierdzę, że nie ma więcej podobieństw. Jeśli ty znajdziesz, proszę przyjdź do mnie, powiedz mi, ponieważ sam jestem bardzo ciekawy, ale to są te, które ja znalazłem, które ja widzę. I ostatni, który ja widzę, to jest Nehustan akurat. W 18 rozdział, druga Księga Królewska, pierwszy werset. W trzecim roku Ozeasza, syna Eli, króla Izraela, Ezechiasz, syn Achaza, króla Judy, zaczął panować. Miał on 25 lat, kiedy zaczął królować i królował 29 lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Abi i była córką Zachariasza. Czynił on to, co było słuszne w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego ojciec. Zniósł wyżyny, rozbił posągi i powycinał gaje i potłuk węża miedzianego, który uczynił Mojżesz, bo aż do tego czasu synowie Izraela palili mu kadzidło i nazwał go, uwaga, Nehustan. To jest to słowo, Nehustan, tak? Tak jak ja rozumiem, ja nie jestem w ogóle ekspertem w języku hebrajskim, ale z tego, co ja się orientuję, z tego, co ja sprawdziłem, to znaczy ta miedziana rzecz. Więc on to wytłukł, ponieważ ludzie zaczęli palić mu kadzidło, tak? I król sprawiedliwy powiedział: ludzie, co wy robicie? To jest tylko coś zrobione z miedzianego. To nie ma nic wartości, żadnych wartości uzdrawiających. To jest tylko symbol. I w podobnym sensie w naszych czasach, w chrześcijaństwie, co robią chrześcijanie z tym drzewem, z tym krzyżem? Czy w wielu domach chrześcijańskich nie ma tego krzyżyka? I czy ludzie, chrześcijanie tak nazywani, czy nie pokładają zaufanie w tym krzyżu i widzą ten krzyż i w podobny sposób palą kadzidło pod tym krzyżem? Uwaga, symbole, które Bóg daje, obrazy, które Bóg daje w Starym Testamencie i w Nowym, bardzo łatwo mogą stać się dla nas obrazami i powodem do bałwochwalstwa. Kiedy Ezechiasz zobaczył to, od razu zniszczył. Mówi, nie będziemy robili tego więcej. My chrześcijanie, mówię o nas, chrześcijanie, mamy tendencję też, żeby patrzeć się na prawdziwy krzyż zrobiony ze drewna, zrobiony ze złota, zrobiony z czegokolwiek i mówi, o to... Ja wiem, co my mówimy. Mówimy takie katolicy. No tak, ale to jest tylko symbol. I przypomina. Nie, absolutnie nie. Nie powinno być. My chodzimy przez wiarę. My chodzimy przez wiarę. I chrześcijanie mamy tendencję do tego, żeby być tak samo jak niewierzący, bardzo przesądni. Nie mam tego krzyża. Zostawiłem go w domu i teraz co ja mam zrobić? Powinniśmy być ostrożni. Więc na tym skończymy dzisiejszy wykład. Za tydzień zobaczymy niebezpieczeństwa związane z znalezieniem obrazów w starym typ obrazów Chrystusa w Starym Testamencie. Amen.